wybór katolicyzmu. Uwaga, bardzo chciałbym to zaakcentować. Katolicyzmu, a nie jakiegoś chrześcijaństwa ogólnobojowego, tylko chrześcijaństwa katolickiego, powinien być dla każdego przytomnego, roztropnego człowieka wyborem politycznym, jeśli nie z pobożności. Do pobożności nikogo, wie pan, to są sprawy z Panem Bogiem i spowiednikiem. I mnie nic do tego. Ale jako Polak Polaka zachęcam pana do tego, żeby pan, jeśli nie, powtarzam, z pobożności, to z ostrożności procesowej i przez rozum, żeby pan, zapoznawszy się z biegiem dziejów Polski, to tylko 1000 lat, więc można odrobić te lekcje, zapoznawszy się z historią, która pokazuje, jak wygląda świat bez krzyża Chrystusowego, żeby pan dokonał tego wyboru politycznego. Wie pan, apostoł Paweł ewidencjonuje dary Ducha Świętego i wylicza je w różnych miejscach. I wylicza, że na przykład jedni mają dar rozumienia, a drudzy dar tłumaczenia. Zawsze mi się podobało to rozróżnienie, bo to ono właśnie w tym jest taka głęboka prawda, że niektórzy mogą sporo mieć w głowie, ale mogą mieć problem z wysłowieniem się. I odwrotnie, może komuś sprawniej iść tłumaczenie, chociaż sam wcale nie jest największym erudytą. Ale wymienia apostoł Paweł też osobno dar wiary. I w którymś momencie do mnie dotarło, że z tego wynika, że, przepraszam bardzo, bo to takie kaznodziejskie jest, prawda? Ja jestem świeckim człowiekiem, ale pan mnie zapytał o te rzeczy. Że z tego wynika, że apostoł rozumie, że niektórzy jego odbiorcy jego listu, mogą nie posiadać daru wiary. Ale dalej się do nich zwraca. Nic nie szkodzi. Bo właśnie dla dorosłego człowieka, proszę pana, wiara to nie powinny być tylko sentymenty. Oczywiście jest dobrze, jest to po prostu luksus, jeżeli się ma te sentymenty rodzinnie i tradycyjnie, i historycznie, to po prostu to jest wielkie ułatwienie, jeśli się ma sentyment. Ale jeżeli się nawet nie ma sentymentu, jeżeli się nie ma w sobie iskry pobożności, jeśli się, proszę pana, nie lubi, nie ceni, a może nawet nie zna własnego proboszcza, jeśli się nawet nie szanuje własnego biskupa, o co niestety łatwo w dzisiejszych czasach, to przez rozum i przez wymowę faktów historycznych roztropny człowiek broni krzyża w przestrzeni publicznej. Przestrzeni publicznej. To, co pan zaproponował, jest niczym innym jak słynną od paruset lat znaną koncepcją rozdziału Kościoła od państwa. Rozdział Kościoła od państwa to jest właśnie w praktyce historycznej rugowanie głosu władzy świeckiej z przestrzeni publicznej. To jest masoński frazes, ten rozdział Kościoła od państwa, który ma przykrywać praktykę eliminowania Kościoła z życia publicznego. I to jest, powtarzam, masońskie i przeciwne cywilizacji. Tam, gdzie Kościół zostaje wyrugowany, tam zostajemy zdani na łaskę i niełaskę władzy świeckiej, która z kolei, bo nie ma próżni w przyrodzie, natychmiast oferuje obywatelom szeroki wachlarz różnych religii. Religię klimatyzmu, religię sodomizacji życia prywatnego i publicznego, religię, proszę pana, judeochrześcijaństwa i Holokaustu. Mam nadzieję, że pan przyjmie z życzliwością to, co mówię, tak jak ja z życzliwością staram się wypowiadać te słowa. Więc co jest fundamentem naszej cywilizacji? Nie
rozdział Kościoła od państwa, czyli wyeliminowanie głosu władzy duchownej, ale rozdzielenie władz, władzy świeckiej i duchownej. Są dwie władze. Są dwie władze, świecka i duchowna. Władza króla, księcia, ministra i władza biskupów. Dwie władze. I nam, powtarzam, jeśli nie z pobożności, to przez rozum, powinno bardzo zależeć na tym, żeby nasi biskupi nie siedzieli cicho, żeby nie zamykali ust, żeby używali swojej władzy. Tak jak powiedziałem, to dzisiaj mam pretensje do władzy warszawskiej, tak, rządu, sejmu, prezydenta, że nie chcą władać, że nie chcą rządzić. Tak samo mam pretensje do władzy duchownej, że ona tej swojej władzy nie używa. Ostatnio no, jest z tym marnie. Władza duchowna wystąpiła tyle razy w charakterze bezkrytycznego żyranta samowoli władzy świeckiej, że sama się przez to unieważniła. Mam na myśli uczestniczenie władzy duchownej w charakterze żyranta w ataku na naród polski pod pretekstem walki z pandemią. Przecież to była wojna wydana narodowi. Zamknięcie kościołów w całym kraju, tego nie zrobili żadni okupanci, żadni zaborcy, a oni zrobili i biskupi, no niestety trzeba powiedzieć, nie pisnęli, jak pisnęli, to cienko, tak? Ten i ów gdzieś tam, prawda, jakoś kontestował dywersję tu i ówdzie, pandemia, jak to mówią na Podhalu, u nas się nie przyjęła, prawda? Ale nie było stanowiska, nie było głosu. Wielka szkoda. Więc jak wygląda świat bez krzyża? Ja panu powiem, jak tutaj wyglądał świat, zanim chrześcijaństwo nastało. Niewolnictwo jako przemysł, trudno powiedzieć narodowy, ale państwowy. Niewolnictwo, proszę pana, niewolnictwo. Ofiary z ludzi, krwawe, a jakże. Dzieciobójstwo, wynoszenie dzieci i wyprowadzanie starców do lasu, na górę. W Skandynawii to było spychanie do przepaści, ze skały. Do fiordu, tak? Dlaczego starców? No bo niepotrzebna gęba do karmienia, bezproduktywny, idzie zima, trzeba wyprowadzić do lasu. To była norma, proszę pana, norma. I dopiero u nas święty Wojciech, święty i jego koledzy, święty Stanisław, stawiający czoła właśnie władzy świeckiej, recydywie barbarzyństwa, w Skandynawii święty Olaf i inni święci, oni to wyregulowali. Przymuszanie dziewcząt do małżeństwa, tylko Kościół katolicki oczekuje, że jednak dziewczyna powie tak. Nigdzie indziej nikt o to nie pytał, proszę pana. Nikt o to nie pytał. I teraz z historii, pan to doskonale przecież rozumie, że to nie jest dotknięcie magiczną różdżką i świat się zmienia z dnia na dzień, tylko to jest ciężka robota. Ciężka robota świętych, błogosławionych od świętego Wojciecha, tak, świętego Stanisława, świętego Andrzeja Boboli. Ciężka robota, orka na ugorze, ściąganie ludzi z drzewa za nogę, tak, żeby ich czegoś nauczyć. Kto nauczył Europejczyków, bo nie tylko Polaków, kto nauczył gospodarować? Cystersi, proszę pana. Kto nauczył się uczyć? Kto nauczył nauki? Dominikanie. Kto nauczył się opiekować sobą wzajemnie w sposób zorganizowany? Franciszkanie i tak dalej, i tak dalej. Kto uczył kultury i sztuki? Tak? Tego, że w życiu jest coś więcej. Są rzeczy piękne, którym warto poświęcić chwilę. Benedyktyni, proszę pana. I tak pięknie to wybujało, tak pięknie, aż rewolucja zabrała się za niszczenie tego. I właśnie już widać, że naprawdę by to potrwało do 5 nad ranem, jakbym ja się porządnie rozgadał na te tematy, a tu już kończymy. Bardzo pana proszę, żeby pan
wybaczając taką fragmentaryczność mojej wypowiedzi, żeby pan odrzucił masońskie hasło rozdziału Kościoła od państwa, żeby pan bronił krzyża niezależnie od tego, jakie są pana sentymenty, żeby pan bronił krzyża przez rozum. Powiedziałem to już dzisiaj, w warszawskich urzędach ściągają krzyż, ale wprowadzają, proszę pana, i gdyby to od nich zależało, rozszerzoną legalizację dzieciobójstwa. Krzyżowi nie chcą się kłaniać, ale kłaniają się świecznikowi chanukowemu. Ogłaszają strefę czystego powietrza, czyli pierwszy krok w stronę getta 15-minutowego w Warszawie, prześladowanie ludzi zmotoryzowanych, planeta płonie, w związku z tym następuje antropomorfizacja i nawet deifikacja zwierząt, prawda, które nagle nabierają praw. W związku z tym można właścicielowi odebrać jego zwierzątko. Chłopu można krowę odebrać, zaaresztować, prawda, wejść mu. Czyli prawo własności przestaje działać. To wszystko jest krzyż, proszę pana. Krzyż, powtarzam, to nie są sentymenty, tylko to jest kotwica, to jest znak przywiązania do standardu cywilizacyjnego. Nikt tutaj, nikt między normalnymi Polakami, proszę pana, no nie gwałci nikogo i nie ciągnie na siłę do konfesjonału. I zupełnie właśnie to nie jest w naszym stylu. To akurat, nie wiem, może gdzieś indziej, ale w Polsce akurat nie. Bo w Polsce wolność domku w swoim domku. Bo musi to narusi, a w Polsce jak kto chce. Ale jak krzyż pozwolimy sobie zrąbać, tak jak to robią różni tam, prawda, hepenerzy, sataniści, jeżeli pozwolimy go ściągnąć ze ściany, to już przepadł.